daje efekt zasuszonej skwary. Jestem strasznie ciekawa, jak będzie wyglądać na moich powiekach. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w to przepiękne niedzielne popołudnie. Załóżmy, że będzie przepiękne. Będę to afirmować, bo jak wiadomo, ta pora roku jest dosyć nieprzewidywalna i też w sumie swoją drogą nie musicie mnie oglądać bezpośrednio po publikacji tego odcinka, więc dajcie mi znać, kiedy oglądacie moje niedzielne odcinki, czy bezpośrednio o 13, czy może wieczorem, czy może ogólnie nadrabiacie wszystko później w tygodniu. A dzisiaj zapraszam was na teścik kilku naprawdę bardzo ciekawych produktów, co do których mam dosyć dużo oczekiwania i pierwszym z nich będzie podkład od Kylie Cosmetics. Ja nie mam zbyt wielu kosmetyków tej marki. Testowałam na pewno pomadkę i jakieś tam, wiecie, pojedyncze produkty, ale w sumie nie było tego dużo. W każdym razie, jeśli chodzi o podkład, to z tego, co zrozumiałam, jest to w ogóle pierwszy podkład od Kylie i jest to dokładnie Power Plush Longwear Foundation. Wybrałam go w odcieniu 1C i jeszcze taki mały update odnośnie poprzedniego odcinka, gdzie pokazywałam wam podkład Estée Lauder Futurist Hydra Rescue, bo z tego co pamiętam w opisie zrobiłam błąd i wpisałam nazwę 1C1, a jeśli chodzi o 1C1 to ja mam go w tej wersji Skin Tint Serum, ale jeśli chodzi o tę wersję, która lepiej mi się sprawdza, no to kupiłam ją w odcieniu 1N2. Także żeby tutaj wszystko było jasne, to jest ten odcień, a nie ten, który był tam w opisie. Muszę to zaktualizować. W każdym razie przetestujemy sobie dzisiaj podkład Kylie, ale to nie wszystko, bo kupiłam również najnowszą paletkę od Make Up by Mario. To jest dokładnie Eternal Eyes Eyeshadow Palette, która w środku prezentuje się tak. Ona, słuchajcie, na zdjęciach produktowych wygląda inaczej, na nagraniach inaczej, z fleszem inaczej, bez flesza inaczej i tutaj pewnie na nagraniu też będzie wyglądać ciut inaczej. Ogólnie w pierwszej chwili, jak widziałam ją na zdjęciach produktowych, wydawało mi się, że ona ma taką dosyć intensywną, różową tintę w sobie i jest raczej chłodną paletą, ale na żywo wydaje się być nawet taka ciut brzoskwiniowa i raczej po tej brązowej stronie mocy. I także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I jeśli chodzi o podkład od Kylie, to szczerze wam przyznam, że wybrałam odcień jaśniejszy niż w pierwszej chwili miałam ochotę, ale obejrzałam kilka TikToków i okazało się, że ten podkład ciemnieje. Także zdecydowałam się na 1C, czyli jeden z najjaśniejszych kolorów o chłodnej, mam nadzieję, tonacji. Także trzymam kciuki, żeby mi się sprawdził, bo dzisiaj wychodzę do ludzi. Także nie chciałabym być, wiecie, jakoś wybitnie pomarańczowa. Także wyciskam odrobinę tego podkładu na grzbiet dłoni. Z tego, co słyszałam, chyba jest dosyć mocno kryjący. Na pierwszy rzut oka kolor wypada bardzo dobrze. Tak idealnie właśnie dopasowany do mojej karnacji. Ale zobaczmy, czy nie będzie faktycznie ciemniał. O, red, taki trochę tynk na pierwszy rzut oka. W sensie jest dosyć wodnisty, mało w nim kremowości i dosłownie wygląda jak taki, nie wiem, lekko suchy lakier na twarzy. Ma w sobie taki delikatny połysk jak rajstopa, może dlatego to skojarzenie z lakierem. I ja mam teraz sporo takich kropeczek, bo wczoraj byłam na mezoterapii. Także mam nadzieję, że uda mi się to wszystko przykryć. Chociaż może być ciężko. Całe szczęście sam odcień podkładu raczej mnie nie przeraża. Chyba mogę nawet stwierdzić, że jest nawet delikatnie za jasny, jak na mój gust, ale lepiej w tę stronę niż odwrotnie, gdyby miał stawać się pomarańczowy. Ale z kryciem tutaj nie jest wcale tak dobrze. Mam nadzieję, że będzie się długo utrzymywał. No i nie ma w sobie tej kremowości, czyli czegoś, co lubię najbardziej, takiego otulenia skóry, pięknego wtapiania. On jest takim suchym, dosyć lejącym się podkładem, który osiada na twarzy w niezbyt estetyczny sposób, szczerze. I jeszcze ta jakaś taka dziwna, rozświetlająca poświata. No nie wiem, czy to dobrze wróży. I zbliżyłam was teraz maksymalnie do siebie, żebyście zobaczyli, jak on osiadł na twarzy. Ja mam buzię w tym momencie całkiem nieźle wypielęgnowaną, nie mam mrozów, więc też nie jest jakoś skrajnie przesuszona. Mimo wszystko pojawiła się na mojej twarzy jakaś taka dziwna faktura skóry, której chciałabym przypomnieć nie było na przykład w ostatnim odcinku, kiedy używałam tego podkładu z Estée Lauder, że to nie wygląda za dobrze, wygląda to sucho i nieestetycznie. Od razu przejdę do korektora i skorzystam z czegoś sprawdzonego, czyli NAM Black Rose and Botox-like Concealer. Mam nadzieję, że on mi pomoże wygładzić te nierówności, które powstały po podkładzie. Okej, kochani, korektor zaaplikowany, więc pora przypudrować twarz. Skorzystam z pudru Paese Cotton Delight w wersji satynowej, ale przyznam wam szczerze, że już przed przypudrowaniem czuję się sucho i staro. Nie wiem, tutaj nos wygląda bardzo kontrowersyjnie, policzki również. No nie wygląda to świeżo, wyglądam jak zasuszona skwara. Ale z plusów podkład tak czy siak wydaje się być dosyć lekki na twarzy, ale jednocześnie mocno zastygający. Mimo tego, że lubię ten puder z Paese, to
po przypudrowaniu wygląda, to mam wrażenie jeszcze gorzej. Okej, kochani, w międzyczasie zrobiłam sobie brwi i no powiedzmy, że czuję się trochę lepiej, ale ogólnie czuję się jak zasuszona skwara. Z plusów, no to tak jak widzicie, podkład nie zoksydował, nawet jestem taka rozjaśniona. W każdym razie przejdźmy do tego produktu marki Moja, Ideal Bronzer Duo. I to jest paletka bronzerów, którą kupiłam sobie właśnie ostatnio w Contigo Online. I zaczniemy może od tego jaśniejszego koloru. Cały czas liczę, że jak wiecie, nałożę modelowanie na twarz, no to po prostu jakoś się polubię w tym podkładzie. I że może te pudry w jakiś cudowny sposób wygładzą mi tę fakturę skóry. Ten jaśniejszy kolor, tak jak widzicie, delikatnie ociepla, ale w taki, powiedziałabym, zrównoważony kolor. Nawet jak na moją jasną karnację wygląda to dobrze. I z plusów to fakt, że jest taki właśnie jedwabisty, pięknie się rozciera, z łatwością, także mam nad nim pełną kontrolę. Przejdźmy teraz do tego ciemniejszego odcienia, bo mam nadzieję, że on troszeczkę mocniej zdefiniuje mi tutaj w szczególności policzek. I tak też się dzieje. Już zdecydowanie ma mocniejszy pigment. Może nie tyle pigment, co tonacja jest po prostu ciemniejsza. Nawet trochę teraz przesadziłam. I tutaj zjechałam za nisko. I konsystencja tych bronzerów, mogę przyznać, że jest idealna. Naprawdę z czystą przyjemnością się nimi pracuje, nawet na tym suchym podkładzie. Jakoś tak dają mi nadzieję, że ten makijaż jednak nie będzie taki do niczego. I bronzery to coś, do czego na pewno będę powracać, więc sprawdźmy teraz paletkę różów do policzków. Paletka róży. Róży czy różów? Ja z tego co pamiętam kiedyś sprawdzałam, że odmienia się różów, ale może coś się zmieniło, a może po prostu coś pomyliłam. I mamy tutaj odcień Warm Peach i Neon Pink, czyli dwa takie dosyć skrajne odcienie. Tak się zastanawiam, no nie będę dwóch ładować dzisiaj na twarz, dlatego że wychodzę, ale skorzystam z tego cieplejszego, bo i ta paletka z Make Up by Mario jest cieplejsza. Ja tu sobie gadam i dzieje się dramat. W sensie nałożyłam go już za dużo na starcie. Biorę czysty pędzelek i to delikatnie blenduję. Okej, wygląda to dobrze. Na pewno daje się ten róż stopniować, jak widzicie. I nie robi plam. Ciut na nos. I tak wygląda róż na policzkach, moim zdaniem bardzo ładnie. Teraz myślę, że poza kamerą dorobię sobie kilka piegów, żeby przykryć lekko tę suchość od podkładu i za chwilę do Was wracam. I makijaż twarzy jest już kompletny. W międzyczasie dorobiłam sobie, tak jak Wam powiedziałam, kilka sztucznych piegów i nałożyłam rozświetlacz Get Wets Be Perfect w odcieniu Dew You. I przechodzimy już do paletki Make Up by Mario. Jestem strasznie ciekawa, jak będzie wyglądać na moich powiekach, bo na wszystkich zdjęciach i filmikach wygląda trochę inaczej. Po pierwsze sprawdźmy, czy ten matowy beż jest wystarczająco jasny, żeby utrwalić tutaj przestrzeń pod łukiem brwiowym. Okej, nie wybija się jakoś. Wygląda właściwie jak odcień mojej skóry. Może delikatnie mnie ociepla, ale naprawdę bardzo subtelnie. I przejdziemy wreszcie do czegoś bardziej konkretnego. Może zacznę sobie od tego cienia. Zaznaczę nim tutaj załamanie mojej powieki. Jest to taki dosyć ciepły brąz, ale jednocześnie nieprzytłaczający swoją ciepłotą. Beż się trochę sypał, ale ten cień jest w porządku. Nie robi się tutaj jakiś wielki osyp w samej paletce, ani nie osypuje się tutaj na policzki. O, i to jest mniej więcej chyba maks, jaki mogę wycisnąć z tego cienia, czyli jest dosyć intensywny. Jest taki bardzo aksamitny w wykończeniu, nawet bardziej niż ta paletka samych brązowych matów z Make Up by Mario. W palecie mamy też taki lekko zaróżowiony brąz i mam ochotę również go tutaj przemycić, może nieco ponad ten wcześniejszy cień. Okej, teraz lekko klimat nam się ochładza, jest subtelnie bardziej budyniowy. Cień również jest aksamitny i się nie sypie. Na dolną powiekę może nałożymy coś chłodniejszego. Najchłodniejszym przejściowym cieniem jest ten, wręcz lekko fioletowo-szary brąz. O rety, on jest, słuchajcie, mocno napigmentowany, taki ciut lotny w konsystencji, ale dzięki temu nałożenie go na dolną powiekę zajęło sekundę. To jest jedna porcja. Ja właściwie już jestem usatysfakcjonowana. Chociaż nie ukrywam, że najbardziej w tej całej paletce interesują mnie błyski, bo one na wszelkich rolkach, TikTokach wyglądały naprawdę spektakularnie, jak takie iskierki, troszkę kojarzące mi się z cieniem z Bobbi Brown. Sprawdźmy jeszcze najciemniejszy brąz w paletce, bo z tego co wiem, sporo osób tutaj ma zastrzeżenia do tej paletki, że ona jest taka spłaszczona, jeśli chodzi o intensywność kolorów i że nie ma w tej palecie ani nic skrajnie jasnego, ani skrajnie ciemnego. No ale jeśli chodzi o ten najciemniejszy brąz, no to w sumie jesteśmy w stanie całkiem sporo z niego tutaj wydusić.
Wydaje mi się, że to jest taki odcień brązu, którym możecie nawet zrobić sobie kreski. On jaśniej wygląda w sumie w paletce, szczególnie na wszelkich ujęciach z fleszem. No ale słuchajcie, smoky eyes w brązie myślę, że też śmiało można nim zrobić. I jeszcze skorzystam sobie z tego jednego z cieplejszych brązów, takich w dosyć jasnej tonacji i nałożę go tutaj wewnątrz. I na tym sobie zakończymy przygodę z matami i przejdziemy do tych błysków. Trochę te przejściowe brązy są do siebie na powiece podobne, ale w sumie każdy ma jednak trochę inną tonację. Także w zależności od tego, w jakiej tonacji chcecie uzyskać makijaż, no to sobie manipulujecie, czy trochę bardziej różowy, czy nieco cieplejszy, czy chłodniejszy. Także jest z czego wybierać, ale to są raczej takie niuanse. Przejdźmy, słuchajcie, do błysków. Najbardziej interesują mnie te, ewentualnie ten ciemny brąz tak średnio. I może zacznijmy sobie od tego błysku, najjaśniejszego, od tej iskiereczki tutaj. Na palcu wygląda trochę jak taki toper, ale zobaczmy jak na powiece. Okej, wygląda też toperowo, trochę podobnie do Bobbi Brown. Muszę je chyba ze sobą zestawić, chociaż mam wrażenie, że ta konsystencja jest trochę bardziej sucha, przez co nie wiem, czy aż tak błyszcząca. I zaraz jak skończymy tutaj makijaż błyskami, to pójdę po cień z Bobbi, bo mam go w drugim pokoju i sobie porównamy te błyski właśnie z efektem, jaki daje Bobbi Brown. W każdym razie ten pierwszy jasny cień no wygląda tak dosyć toperowo, ma w sobie mało takiej bazy kolorystycznej. Zobaczmy ten, bo ten wydaje mi się być nieco bardziej napigmentowany, jeśli chodzi o kolor taki bazowy. To nie tylko sama drobinka, ale ma chłodną tonację, taką wręcz lekko szarawo-oliwkową. I jeszcze na dolną powiekę nałożę sobie ten najcieplejszy błysk. Już nakładany pędzlem, nie chce się tak ładnie transferować. I dzisiaj na linię wodną nałożę chyba tę brązową kredkę od Huda Beauty w odcieniu Very Brown. To jest żelowa kredka, bardzo dobrze się utrzymuje. Ale no troszkę ten makijaż wydaje mi się być nudny, więc dodam mu lekkiego drapieżnego vibe'u. Dobra moi drodzy, w międzyczasie wykończyłam sobie makijaż, wytuszowałam dolne rzęsy, wyciągnęłam wewnętrzne kąciki. No to jest taki makijaż, w którym najlepiej się czuję. I poszłam po ten cień z Bobbi Brown Moonstone, zrobimy sobie swatch i porównamy do błysków z paletki Make Up by Mario. Tu jest Moonstone, teraz najjaśniejszy cień z paletki Make Up by Mario będzie tutaj. Dosyć podobne. Kolejny będzie tutaj, trzeci będzie tutaj, a czwarty będzie tutaj. I nie ukrywam, że te błyski z paletki Make Up by Mario troszeczkę zlewają się w jedną zupę. Są do siebie bardzo podobne i różnią się tak naprawdę tylko niuansami. Tak patrząc na to z bliska, tak jak myślałam, cień Bobbi Brown ma w sobie sporo takich drobineczek, ale jednocześnie wydaje się być mniej suchy. Tak sobie wiecie, myślę, że może jego przyczepność jest zwiększona, przez co więcej drobinek na milimetr kwadratowy po prostu się mieści przy jednym swajpnięciu. A jeśli chodzi o cienie z Make Up by Mario, to wygląda to troszeczkę chudziej i trochę bardziej sucho. Jest w tym więcej takiej pudrowości. Także wydaje mi się, że ten Moonstone nadal wygrywa. I zresztą tak jak widzicie na moich powiekach, wcale te błyszczące cienie nie robią jakiegoś turbo efektu wow. I tak sobie myślę, że może odrobinkę tego z Bobbi Brown nałożę na jedną z powiek, tak żeby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica. No kochani, ja widzę różnicę, nie wiem jakby, ale jest lekka różnica w intensywności samego błysku. Bardziej się to oko wybija. Jeśli chodzi o usta, to skorzystam dzisiaj z takiej konturówki od Huda Beauty Lip Contour Honey Beige, a na to wleci taka balsamowa pomadka z NYXa, dokładnie Fat Oil Slick Click, jest to nowość w odcieniu Going Viral 04. I to są balsamy łudząco podobne do tych Start. Ja co prawda porównywałam ostatnio na moim Instagramie ten balsam z drobinkami do tego Juicy Maracuja Lip Plum, także sobie koniecznie sprawdźcie. Moim zdaniem nawet NYX daje ładniejszy efekt, a tak prezentują się gotowe usta w wersji nie tyle matowej, co bezdrobinkowej. I makijaż jest już w pełni gotowy, nie będę go spryskiwać żadną mgiełką, chociaż aż się prosi przez suchość tego podkładu, chociaż mam wrażenie, że po nałożeniu bronzerów, różów i rozświetlacza nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy, też dorobiłam sobie kilka piegów, ale czymś bym się tutaj spryskała, żeby zmiękczyć ten make-up, ale nie będzie to do końca
sprawiedliwe, także powstrzymam się. Przejdźmy więc już do podsumowania dzisiejszego makijażu i zacznijmy, skoro już zaczęłam gadać o tym podkładzie, właśnie od tego podkładu od Kylie. Muszę Wam przyznać, że nie wiem, ja jestem jakaś chyba odklejona, ale ten podkład mi się po prostu nie podoba. Nie podoba mi się to, jak leży na twarzy, jak sucho się rozkłada, nie podoba mi się jego konsystencja. Już na starcie, kiedy zobaczyłam go na grzbiecie dłoni, zobaczyłam tę lejącą konsystencję, to już wiedziałam, że może nie być najlepiej. I tak też się czuję. Nie czuję, żeby ten makijaż był jakiś dramatyczny. Myślę, że śmiało mogę wyjść w nim do ludzi, ale nie czuję się jak milion dolarów. Właśnie przez to, co zadziało się na mojej twarzy i jak sucho ona wygląda. I powiem Wam, że z czasem też przychodzi taki lekki wręcz dyskomfort. Czuję takie zasuszenie, takie ściśnięcie się tego podkładu na twarzy, zastyganie. Także mam nadzieję, że w ciągu dnia się to trochę rozkręci, moje oleje na twarzy zaczną sobie pracować, sebum zacznie się wydzielać i będę miała poczucie większego komfortu, bo o ile na początku tego nie czułam, o tyle teraz czuję lekki przesusz. Jeśli chodzi o te paletki marki Moja, no to muszę przyznać, że tutaj mamy strzał w dziesiątkę, bronzery bardzo fajnie do mnie dopasowane, mega uniwersalne i z pewnością będę z nich korzystać. Zostawiam je sobie tutaj na biurku makijażowym, bo to jest coś, po co będę sięgać nawet, wiecie, w nocy, o północy, w momencie, kiedy nie wiecie, co nałożyć, to jest kosmetyk, po którym można sięgnąć i będzie dobrze. Jeśli chodzi o róże, no to skorzystałam tylko z tego brzoskwiniowego. Tak jak widzicie, o ile na początku trochę się przeliczyłam i nałożyłam go za dużo, o tyle bez problemu byłam w stanie sobie dopasować tę ilość i rozetrzeć go w taki sposób, żeby nie przytłaczał. I wygląda to na ten moment też ładnie. Nie jest to taki ani zbyt różowy brzoskwiniowy odcień, ani zbyt rudy. No wygląda po prostu perfekcyjnie, ładnie wtopił się w odcień mojej skóry, także jestem na tak. Jeśli chodzi o paletkę Make Up by Mario, no to szczerze Wam przyznam, że chciałabym się tak w 100% nią zachwycić i po prostu zatracić w jakości i w piękności tej paletki, bo po obejrzeniu tylu TikToków, no naprawdę miałam wobec niej ogromne oczekiwania. Nie jest źle, jest to paletka, która lepiej mnie zaskoczyła, w sensie bardziej pozytywnie niż na przykład paletka, na którą tak bardzo się napalałam swojego czasu, czyli Natasha Denona I Need a Nude Palette, bo tamta mnie rozczarowała, a to jest paleta, która na pewno ze mną zostanie, natomiast no nie porwała mnie tak bardzo, jak mam być szczera z Wami. Trochę, wiecie, te kolory są spłaszczone, tutaj się zgodzę. Te tonacje to są niuanse. Ale z drugiej strony, tak jak Wam wspomniałam, paletki typu nude zwykle działają na zasadzie niuansów i te tonacje różnią się między sobą tylko nieznacznie, żeby tak naprawdę każdy cień połączony z każdym dawał ładny efekt. I trochę się czuję jak pomalowana jakąś, wiecie, paletką Urban Decay Naked. Kilkanaście lat temu, tyle że lepszej jakości. Błyski są trochę podobne do Bobbi Brown, natomiast no ja widzę gołym okiem, że Bobbi to jest takie lustro. Jeśli chodzi o te cienie z Make Up by Mario, wyglądają trochę bardziej sucho, mniej spektakularnie zdecydowanie. Także będę z niej korzystać, ale no nie zatraciłam się na tyle, na ile myślałam, że się zatracę. Plus za to, że ta tonacja jest taka zrównoważona, ani nie jest ruda, ani nie jest jakoś dziwnie różowa, ani wypłowiała, ani fioletowa. To jest taka faktycznie bezpieczna przystań, bezpieczny typ nudziakowej paletki, bardzo uniwersalny, no ale to tyle. No i jakość tych cieni jest całkiem w porządku, no ale płacąc za nią tyle pieniędzy, no to tego się spodziewałam, ona kosztuje ponad 300 zł, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o te balsamy, ale zresztą tak samo w przypadku błyszczyków z NYXA, to nakręciłam o nich trochę takie bardziej kompleksowe rolki, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak działają te poszczególne produkty, to zachęcam Was do zerknięcia na mój Instagram. Tymczasem mamy godzinę 14:10. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowanku trwałości, także do zobaczenia. Dobra, moi drodzy, wracam do Was. Co prawda nie mamy jakiejś szalonej godziny, bo jest 19:05. Wróciłam z jednego spotkania, lecę za chwilę na drugie i nie wiem, ile mi się zejdzie, także stwierdziłam, że podsumuję ten odcinek już teraz, żeby ewentualnie, wiecie, później nie zapomnieć i nie mieć do siebie pretensji, że nie dograłam końcówki odcinka. Także tak prezentuje się makijaż po tych kilku godzinach i muszę przyznać, że ten podkład od Kylie, chciałam powiedzieć KVD, Kylie, całkiem nieźle już na ten moment się prezentuje, kiedy buzia zaczęła wydzielać sebum, no to troszeczkę zmiękł i jest komfortowy, jest trochę też ciężki, no i wygląda, myślę, że na 100% swoich możliwości, gdzie na początku wyglądał znacznie gorzej, natomiast to nie jest optymalny wygląd skóry i to nie jest mój standard, że tak bym się nosiła na co dzień, ale ostatecznie nie muszę się bać, wstydzić, wyjść
iść do ludzi, także całkiem dobrze mi się ten makijaż dzisiaj użytkuje i jeszcze będzie użytkowało. W ogóle byłam przed chwilą w kawiarni i pani tam mnie zaczepiła, powiedziała, że bardzo ładnie wyglądam, że mam super makijaż i fajną stylówkę, także zrobiło mi się super miło, tym bardziej, że nagrywamy dzisiaj test nowych kosmetyków, także nie zawsze to jest taki pewnik, więc ogólnie makijaż całkiem dobrze się tutaj spisuje, ale tak jak widzicie, dosyć mocno się wyświecam, może przez fakt, że ten podkład jest taki właśnie zastygający, zasuszający, no to moja twarz teraz szaleje, możliwe, że teraz przed wyjściem delikatnie się przypudruję tym setującym pudrem z Fenty Beauty, żeby po prostu nie świecić się jak latarnia, no bo dla mnie to już jest troszkę too much, a przede mną jeszcze wieczór. Jeśli chodzi o makijaż oczu, póki co jest w stanie nienaruszony, nadal mam jednak wrażenie, że ten cień z Bobbi Brown robi tutaj lepszą robotę niż po prostu cienie z Makeup by Mario, także to nie jest zdecydowanie ten sam typ produktu, Makeup by Mario robi mniejszy efekt wow. Jeśli chodzi o usta, no to troszeczkę je reaplikuję dzisiaj w ciągu dnia i dokładam ten balsam z NYX, ale wcale nie najczęściej. Dołożyłam go na ten moment 2 razy i tak to się nadal trzyma. Także to tyle ode mnie na ten moment. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Dajcie mi znać, czy zaciekawiłam Was którymś produktem z dzisiejszego testu. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa, 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 pa.